stoimy przed herbarciarnią z 1907 roku, zaprojektowaną przez pana Jurgensa, który projektował tory wyścigowe w Niemczech. Ta herbaciarnia, zwana popularnie okrąglakiem, w tym roku została poddana gruntownej renowacji, gruntownej restauracji. Te belki tutaj, proszę Państwa, zostały wymienione na nowe, to są dębowe belki. Ona była w fatalnym stanie, został obniżony teren, jest nowy fundament, bo poprzedni był drewniany i zwilgotniał i groziło to załapaleniem tej konstrukcji. I została podana też ogromnej przeróbce wewnętrznej po to, żeby stał to się taki klub do dyspozycji Wrocławia. Zapraszam do środka, proszę Państwa, proszę zobaczyć, jakie piękne ściany. To jest zrobione w takim stylu cygaro i whisky, w stylu takim angielskim, czyli pomieszanie stylów angielskiego i niemieckiego, ale już w takim charakterze nowoczesnym. Stolarka okienna została wymieniona. To będzie doskonałe miejsce na organizację różnego rodzaju spotkań i biznesowych, i spotkań, nie wiem, rodzinnych, jeżeli ktoś będzie chciał sobie wynająć tę przestrzeń. Tym bardziej, że mamy tutaj dwa pokoje gościnne, czyli będzie można tutaj również przenocować. Oto tutaj jeden z tych pokoi, proszę bardzo. Ta podłoga zostaje stara, bo to jest klepka dębowa. Proszę bardzo, tutaj jest jeszcze niewykończona, bo w trakcie. My rozmawiamy dzisiaj 29 sierpnia, a do końca września to będzie oddane do użytku, będzie gotowe. Tutaj po lewej stronie jest taki sam bliźniaczy pokój. Tutaj mamy kuchnię taką cateringową, powiedzmy, ale będzie lodówka, będzie można sobie jajecznicę usmażyć, a tutaj ta toaleta dla wszystkich korzystających z tego miejsca, łazienka, też jeszcze nie wykończona. Tutaj widzimy na zewnątrz drugie wyjście. Nasze drzwi stare zostają tutaj odnawiane, panowie pracują nad tym. Dach będzie miedziany, tak jak w oryginale. A tutaj po prawej stronie, na tej łączce, na tym trawniku, będą miejsca do dyspozycji dla naszych gości. Miejsca z takimi żaglami, żeby deszcz na nich nie padał, ani słońce za mocno nie paliło. Także za miesiąc otworzymy to miejsce. Zapraszam serdecznie.